Właśnie, jak już przy dyscyplinie jesteśmy, to co pan by mógł powiedzieć o dzisiejszej pracy sędziów, bo były głosy, że no nie do końca to chyba dobrze wyglądało. No, z mojej perspektywy no, ciężko mi powiedzieć, czy jeżeli chodzi o te karne, bo domyślam się, że to mogą mieć jakieś wątpliwości. No, zawodnik nasz, obrońca, twierdził, że faulował przed polem karnym. Ciężko mi powiedzieć. Ja nie, no, mówię, z naszej perspektywy to boisko jest tak nierówne i krzywe, z dołami, że z naszej perspektywy ławki rozdrożnej nie było widać linii, więc ciężko powiedzieć. Aczkolwiek, no mówię, ten rzut karny został obroniony, więc gdzieś można powiedzieć, że jeżeli go nie było, no to sprawiedliwości stało się zadość. Natomiast no sędzia bardzo sympatyczny, pan Jacek. No przyznam szczerze, że w tamtej rundzie w głupi sposób, nie powiem, że on nam zabrał te punkty, ale taka decyzja też dziwna była, bo był nakładka na Grzesiu Kielanowskim, ten pod nosem sobie coś powiedział, no przeklął, jakby to powiedzieć, i poszedł rzut wolny pośredni w drugą stronę, gdzie można było do tego wrócić, dać mu kartkę, z której straciliśmy bramkę, w efekcie przegraliśmy 2-1. Natomiast mówię, no myślę, że sędzia w żaden sposób tutaj wyniku nie wypatrzył żadną swoją decyzją, natomiast mówię, z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o rzuty karne, ten, który był podyktowany przeciwko nam, bo w drugą stronę myślę, wątpliwości nie było, to była za trudna sytuacja, żeby z mojej perspektywy po prostu to ocenić, bo tego nie widziałem. Pozdrawiamy pana Jacka i dziękuję, trenerze. No, dziękuję również. Bardzo dziękujemy panu Łukaszowi i firmie Magnus Trans za ten wspaniały wywiad, a tymczasem witam jeszcze raz cię, Błażej, bardzo serdecznie. No, ja jeszcze również serdecznie witam. No co, pechowy remis, no ale po szczęśliwym zwycięstwie ostatnio. No, można tak powiedzieć. Co los dał, to też zabrał. A w drugą stronę, co los zabrał, to pewnie odda. Nie ma się co oszukiwać. No cóż, mecz był ciężki, jak było widać z przebiegu. Jeszcze tutaj Bartek, przepraszam, pan Adrian nie nadmienił, że rzut karny obronił nasz bramkarz w międzyczasie. Też duża zasługa w tym Tomka Bola, popularnego Wozimku, że dowieźliśmy ten remis bądź co bądź, bo różnie mogło się to skończyć wszystko. Jasne, że mieliśmy swoje okazje do zwycięstwa. Jakbyśmy drugą bramkę się strzelili, to nieco łatwiej by ten mecz wyglądał, ale trzeba się cieszyć z tego remisu, bo to jest bardzo ważny remis w kontekście tego, jak się kolejka ułożyła, jak wszystkie drużyny grały, to można powiedzieć, że grały pod nas w tej kolejce. No tak, rzeczywiście wyniki pozostałych meczy były dla Was bardzo dobre. Też starszy człowiek Mariusz Kwietniewski powiedział, że przyzwyczaił się do tego w futbolu, że jak właśnie los raz da, to drugi raz zabierze, więc remis musi być w naturze. A tymczasem, Błażej, to śmieszne boisko jest w tych Prośnicach. Jak się gra na takim boisku w wymiarach 12 na 15 metrów i ze górzystym bardziej niż, nie wiem, Tatry? No tak jak zauważyłeś, boisko było ciężkie. No nie powiem, że było dla obydwu drużyn takie same, bo Prośnicy jednak grały u siebie, my graliśmy na wyjeździe. No cóż, no nie gra się po 11 na Orliku, prawda? To nie ma się co oszukiwać. Ale no cóż, graliśmy tak jak tutaj pan Adrian powiedział, piłką po ziemi, staraliśmy się w pierwszej połowie konstruować tę sytuację. No, nie mogę powiedzieć, że boisko przeszkadzało, bo robiliśmy co mogliśmy, ale no, niestety nieszczęście nasze. Piłka szukała tej drogi do bramki tam. No, cóż mogę więcej powiedzieć? No. Możemy się cieszyć z tego remisu. No. Nie grało się łatwo, bo to był ciężki przeciwnik, jak było widać. Konstruował swoje sytuacje. Już w pierwszej minucie nas uratował słupek. Piłka po bokach się zatrzymywała, bo jednak trawa była gęsta po bokach. No nie mogę tutaj usprawiedliwiać nawet drużyny, że piłka stawała w trawie, ale no było ciężko, nie ma co oszukiwać, było ciężko bardzo. A Błażej, chciałem cię zapytać jeszcze o taką jedną rzecz. Właśnie w pierwszej połowie kreowaliście grę, trzymaliście Proślice jakby za twarz mocno, ale w drugiej połowie, jak już prowadziliście 1-0, stopniowo, z każdą minutą jakby cofaliście się do tyłu i broniliście tego wyniku, co ostatecznie nie skończyło się dla Was najlepiej. Czy to była dobra decyzja? Bo jak powiedział trener Wicher, to nie było założenie jego, tylko tak naturalnie jakoś wyszło, że tak graliście coraz bardziej z tyłu no i czy właśnie, czy było warto? Czy mówią, że najlepszą obroną jest atak? Niestety my nie do końca z tego wywiązaliśmy się. Owszem, konstruowaliśmy swoje sytuacje. No ale cóż, no, nieszczęście. No i tak wpadło, jak wpadło. No, my mogliśmy atakować, tak? Mogliśmy nieco więcej tej sytuacji stworzyć, więcej zimnej krwi zachować.
Były, tak jak sobie mówił pan Adrian, sytuacje, Kluczu mógł strzelić, mógł Robert strzelić, miał naprawdę wyborną sytuację do pokonania bramkarza, ale no niestety to, co Proszlice miał w pierwszej połowie, piłka nie szukała bramki, tak u nas w drugiej połowie piłka też nie szukała bramki. Coś, to się zemściło. Nie dasz, dostaniesz. Taka jest prawda. Stare piłkarskie pożegadło. A Błażej, co cię tu przywiało do Ozimka? Jak to się stało, że tu grasz i jak ci się gra? Jak się czujesz w zespole, jak ci się trenuje i pracuje właśnie z trenerem i tutaj w Ozimku na stadionie przy ulicy Częstochowskiej? No jestem zadowolony, że grałem. Owszem, może zacznę od tego, że powiem, że jestem zadowolony, że dobrze mi się gra. Z chłopakami już się znałem kilka dłuższych lat, bo graliśmy razem w kadrze. Czy to jeździliśmy na zgrupowania, na turnieje. Wielu z tych chłopaków grało w Odrze również. No i się poznaliśmy jakoś tak pewnego razu. Michał Grajoszek mnie namówił, zadzwonił, że tu się fajna ekipa kroi, że dobry trener przyszedł z pojęciem i że warto przyjść tutaj coś zbudować. No jak widzimy, coś się zbudowało faktycznie. Ludzie się zainteresowali piłką tutaj w Ozimku. Ozimek w gminie rośnie na taką potęgę, można powiedzieć, walczy o tą czwartą ligę, o powrót na stare śmieci. No Ozimkowi się należy z pewnością ta czwarta liga, jak widać. Ludzie są zainteresowani. No gra mi się dobrze, owszem, nie narzekam. Jak gram, to jest bardzo dobrze i z tego się bardzo cieszę. Panie Adrianie, wiemy, jaki mecz szykuje się w sobotę? Tak, wiemy. Jaki? Gramy u siebie z Wiktorią Dobrzyń. No, jest to zespół ze strefy spadkowej, czyli no, zapraszam na ulicę Częstochowską, bo na pewno kilka bramek zobaczymy. Też jesteś taki bojowo nastawiony, Błażej? Jak myślisz, czy Dobrzeń przyjeżdża stracić 3 punkty? No myślę, że tutaj trzeba podtrzymać tą passę porażek Wiktorii w tym spotkaniu, a jednocześnie podtrzymać naszą passę nieprzegranych, a najlepiej wygrać, wbić kilka bramek, uspokoić mecz i później bawić się po prostu piłką, już dowieść do końca to wszystko. No właśnie, czyli nie ma chyba lepszego sposobu na odreagowanie tego remisu ostatniego, jak wziąć i spuścić komuś porządny łomot. Wiktoria może być do tego dobrym materiałem. No nic, dziękuję bardzo panom tutaj wszystkim, którzy za to, że przyszliście. Było bardzo miło. A jeszcze Błażej, nie wiem czy wiesz, podsłuchiwaliśmy na trybunach w Proślicach i fanki, które tam były zgromadzone, zgodnie stwierdziły, że byłeś najprzystojniejszym zawodnikiem meczu. Dziękuję, czy jakieś tytuły za to są przyznawane, nagrody po meczach, czy jak to się rozgrywa? No, możesz dostać kiełbaskę z grilla za darmo, ale to następnym razem, bo w tym wczoraj, w sobotę, wczoraj nie mieli. A to coś nowego, widzę kiełbaskę po meczu z grilla. No dziękuję bardzo za to wyróżnienie, musisz jakoś odwdzięczyć, że się wbijają z dwie bramki na następnym sezonie. Tak więc zawodnik fair play dostaje sneakersa, najprzystojniejszy zawodnik dostaje kiełbasę. Ja już dziękuję panie Adrianie. Dziękuję. Dziękuję Błażej, fajnie, że przyszedłeś. Dziękuję również i zapraszam na następny mecz. Do zobaczenia. Odwiedzajcie Facebooka, YouTube'a, nawet stronę ozimek.info.pl. Dziękujemy Andrzeju za to, że trzymałeś nam światło. Zapraszamy na następne spotkanie w programie Mecz Dnia już w sobotę po meczu z Wiktorią Dobrzyń w Ozimku. Dziękuję. Pozdrawiam moich braci Matusza, Marta i Dawidka, Czapińskiego i Gulita, którzy są najlepiej w tej piłce grają.